Konrad Wojcieszko jest załamany, że jego plan wpędzenia brata w kłopoty nie powiódł się. Gimnazjalista boi się, że jak czegoś szybko nie wymyśli, to rodzice dadzą mu surową karę za to, że dostał dzisiaj dwie złe oceny i uwagę z zachowania. Ale najbardziej wkurza mnie to, że ten mój braciszek znowu będzie górą. No jest po prostu przestanie o tym myśleć. Chłopie, nie! Dopóki go nie załatwię, raz a dobrze. No, a masz już jakiś pomysł, bo w nauce tego na pewno nie przebijesz. A może mu jakieś alko porzucę? A bez sensu, i tak jest pełnoletni, nic mu za to nie zrobią. A dragi? No skąd wiecie, że dragi i pieniądze na nie, co? W sumie słaby. Dobra, to pozostaje seks skandal. Co? Nie, chłopiec. A czemu? Dobry pomysł. Wiem. Była kiedyś taka afera, że gość się wrzucił do neta zdjęcie swojego Wacka. Nie miał życia. Bingo, to jest to. No a skąd wypisujesz zdjęcie Wacka twojego brata? A kto będzie wiedział, czy to jego, czy nie? Ściągniesz jakieś z neta i podpiszesz, że to jego. No, gdzie podpiszesz? Na szkolnej stronie. Chłopie, będzie mega afera. No, ale pomyśl chwilę. To jest twój brat. Mogą go za to nawet wywalić do szkoły. Będzie miał całkiem przerąbane. I bardzo dobrze. Wtedy nikt nie będzie jeszcze czepiał mnie i moich ocen. No, ale dalej. To nie jest takie hop-siup. To jest poważna sprawa. Dobra. Taki może być? Wyłącz to. Szła, fajny jest. Nie, daj spokój. Chłopie, nie ma opcji. Muszę go wysłać z jego telefonu. Chłopie, daj spokój. No, poczekaj nie chwilę. Ma bata. No, to nie jest taka hop-siup. Czysto, możemy iść. Chodź. Słuchaj, on ma teraz WF. No i co z tego, że ma WF? Zdwiniemy telefon i wyślemy to piękne dobra, zdjęcie. Dobra, czy to ma według ciebie sens? Tak, ma sens. Dobra, drzwi byś zamknął. Myj tą głową. Ja tylko żartowałem, myślałem, że nie weźmiesz tego na poważnie. Tak z ciebie kumpel, teraz mnie zostawisz? Tak, bo to jest jak dla mnie przygięcie. To masz problem. Dobra, ja mam w dupie, nie chcę się w to mieszać. Te drzwi! Konrad wysyła z telefonu brata kompromitujące go zdjęcie i propozycję seksualną skierowaną do uczennic szkoły. Jest przekonany, że tym razem uda się mu pogrążyć brata. Nie no, ale czad. Mój genialny braciszek w życiu nie wytłumaczy się z tego, że na szkolnej stronie są zdjęcia jego Wacka i propozycja seksu. Gość będzie ugotowany.